Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kolejnego wieczoru w kolejnej pewnie ciemności, już kiedy dzień pomału zachodzi, zasypia, i mam nadzieję, że my również w dobry sposób zakończymy ten dzień. Kochani, dzisiaj poniedziałek, czyli oczywiście święci, czyli będzie znowu krótka opowieść o świętym, bardzo ciekawym świętym, i potem próba przyjrzenia się sobie w świetle życia tego świętego. Kochani, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zatrzymali chwileczkę przy świętym Justynie de Jacobis, biskupie. Bardzo ciekawa postać, szczególnie wam jeden okres jego życia chciałbym opowiedzieć, a najpierw kilka krótkich informacji takich o nim. Justyn urodził się w 1800 roku w Sanfele we Włoszech. Wstąpił dosyć szybko do misjonarzy świętego Wincentego a do lazarystów, otrzymał święcenia kapłańskie, prowadził z początku przez lata, kilkanaście lat, takie, że tak powiem, normalne, zakonne życie. Był znanym kaznodzieją, spowiednikiem, był przełożonym w różnych domach, reformował różne klasztory, ale że tak powiem, wszystko na normalnym poziomie świętości. Natomiast jego, że tak powiem, charakter świętości okazał się dopiero, kiedy w pewnym momencie bardzo zapragnął jechać na misje takie zagraniczne. W sensie, żeby nie być tylko we Włoszech, tam gdzie się urodził, tylko żeby wyjechać na misję dalej. I w 1839 roku, czyli wieku 40 prawie lat, Został apostolskim prefektem Abysynii i sąsiednich terytoriów. To jest dzisiejsza Erytrea i Etiopia. Miejscowa ludność tam mieszkająca dzieliła się na wyznawców islamu, chrześcijańskiego kościoła koptyjskiego i różnych odmian pogaństwa. Nasz misjonarz nauczył się trzech lokalnych języków, żył i ubierał się jak Abysyńczyk, czyli jak ktoś miejscowy. Na początku musiał ukrywać fakt bycia księdzem katolickim, bo groziła za to natychmiastowa egzekucja. I publicznie nie odprawiał mszy świętych, ani nie odmawiał brewiarza, w sensie tak, żeby to ktokolwiek mógł widzieć. Dostosował się do liturgicznego koptyjskiego kalendarza świąt i uroczystości. Mimo, że to był Kościół chrześcijański, to był w zupełnej wrogości z Kościołem katolickim. Prowadził dyskusję, rozpoczął nauczanie katechizmu dla dzieci. Wraz z dwoma współbraćmi. Stopniowo zdobywał zaufanie mieszkańców tamtych terenów. Udało mu się dotrzeć też do kilku księży koptyjskich, którzy stali się księżmi katolickimi. Nie próbował zmieniać ich przyzwyczajeń, w szczególności rytu, czym różnił się od innych misjonarzy. Założył szkołę i seminarium w Guala. W 1949 roku został też potajemnie wyświęcony na biskupa i otrzymał prawo udzielania sakramentów w etiopskim rycie koptyjskim. Sukcesy ewangelizacyjne zwróciły na niego uwagę. Przeciw obecności katolików w Abysynie wystąpił wtedy patriarcha koptyjski z Aleksandrii. Katolicyzm ponownie zdelegalizowano, zamknięto też szkołę i seminarium założone przez tego naszego Justyna. Również władze zakonne Justyna nie akceptowały jego metod, w szczególności tej jego polityki wobec lokalnych księży, którym on pozwalał na zachowanie rytu koptyjskiego, czyli jakby nie musieli się podobnić całkowicie do wszystkich naszych zwyczajów katolickich. Dopiero te kwestie od strony formalnej rozstrzygnął Sobór Watykański II i papież Paweł VI w dokumencie Ewangelii Nunciandi, w którym uznał te metody stosowane przez Justyna za właściwe. Mimo trudności, do 1853 roku Justynowi udało się wyświęcić 20 nowych kapłanów. Pod opieką miał około 5 5000 katolików. Na nowo też otworzył tą szkołę w Guala katolicką. Niestety nowy władca abisiński, Teodor II, w 1860 roku rozpoczął kolejne prześladowania katolików. Justyn został aresztowany, najpierw był przez długi czas w więzieniu, potem go wypędzono i tam na tym wypędzeniu zmarł. Kochani, bardzo ciekawa dla mnie historia świętego. Koniec takiego świętego, który oczywiście chce drugiemu człowiekowi pokazać prawdy katolickie, który chce opowiadać o Panu Jezusie, opowiadać o tym, w jaki sposób wierzymy w Pana Boga, ale jednocześnie bardzo szanuje jego zwyczaje, jego tradycje i tak dalej. kościół koptyjski to był kościół chrześcijański, czyli również kościół, który wierzył w Pana Jezusa, który wyznawał ogromną ilość takich samych prawd wiary jak my, ale miał oczywiście inne praktyki, inną liturgię. Inny sposób, jakby, no, że tak powiem, wyrażania wiary. I kochani, ten święty miał taką w sobie odwagę, że wcale nie musi ktoś, kto wierzy w pana Jezusa, jakby dokładnie wszystkiego wyrażać, nazywać, że tak powiem, upobażniać tak jak my. Pani Sobór o tym bardzo pięknie potem właśnie mówił, Watykański II Paweł VI: że to nie jest tak, że wszyscy muszą przejąć wszystkie nasze zwyczaje. Kani, nie ukrywam, ja nie, nie mogę słuchać tego, jak czasem myślimy o nie wiem protestantach czy o innych domach chrześcijaństwa, że oni wszyscy muszą dokładnie przyjąć to wszystko, co my. Nie, nieprawda. Pani, to jest wielka jakby cecha człowieka świętego który potrafi uszanować odrębność drugiego człowieka. Tak, oczywiście są pewne fundamenty, w których się jakby chcemy zgadzać, tak? Jeżeli ktoś będzie nie uznawał Pana Jezusa za Syna Bożego, no to się nie dogadamy, to jasne. I nie chodzi mi też o to, że ja w ten sposób będę tego drugiego człowieka potępiał, no ale nie znajdziemy, że tak powiem, wspólnej płaszczyzny, jeżeli chodzi o wiarę, tak? No bo ja wierzę w Pana Jezusa, ktoś nie wierzy. Ale tutaj mamy do czynienia z tymi samymi prawdami, tylko z innym sposobem jej wyrażania. Kochani, zobaczcie, to oczywiście nic dziwnego. Od zawsze mamy w kościele taki problem i mamy takie problemy do dzisiaj. Nie? Gdzie nawet my w ramach jednego kościoła katolickiego nie potrafimy przyjąć, że ktoś może to inaczej wyrażać, że ktoś może inaczej, nie wiem, swoją duchowość kształtować. Od razu go nazywamy heretykiem i tak dalej. Ale tu kochani, nie chodzi też tylko i wyłącznie o sprawy wiary. To jest w ogóle taka tendencja w człowieku, żeby drugi człowiek myślał, robił, czynił i tak dalej wszystko tak samo jak my. Kani, to jest droga donikąd. To jest droga jakby nieszanowania, odrębności, wyjątkowości, oryginalności, piękna i też Bożego planu dla drugiego człowieka. Kani, my nie jesteśmy stworzeni od linijki, nie jesteśmy stworzeni z szablonu. Pan Bóg jest nieskończenie twórczy i ma nieskończoną wyobraźnię i dostrzeganie tego, jakby szanowanie tego, to jest absolutnie piękna rzecz, absolutnie cudowna rzecz, gdzie my pozwalamy drugiemu człowiekowi być innym niż my. Kochani, pomódmy się dzisiaj, w sensie zróbmy dzisiaj taki prosty rachunek sumienia. Teraz, w tej chwili ciszy, w tej chwili medytacji, zadaj sobie takie pytanie: Czy przypadkiem kogoś nie próbujesz urobić na swoją modłę, w takim sensie Twoich bliskich, że muszą myśleć tak samo jak Ty, muszą robić to samo co Ty, muszą zachowywać się tak samo jak Ty, muszą mieć takie same zwyczaje jak Ty? Jeżeli tylko mają inne, to od razu jest jakiś konflikt. Pomyśl, czy po prostu względem drugiego człowieka zachowujesz taką dobrze pojętą. Ja mówię oczywiście o dobrze pojętej, tolerancję w takim sensie, w sensie taką akceptację tego, że ktoś właśnie jest inny, ma prawo do inności, a wręcz to jest wielki dar, że ludzie są inni. Pomyśl teraz przez chwilę, czy gdzieś nie ma takich ludzi, których właśnie w ten sposób nie szanujesz albo wchodzisz w konflikty, bo ktoś jest inny niż ty. Nasz dobry Ojcze, bardzo Cię przepraszamy za nasze małe serca, za serca, które tak koniecznie chcą wszystkich urobić na jedną modłę. Ojcze, przepraszamy Cię za nasz brak miłości względem drugiego człowieka, który się w ten sposób wyraża. Ojcze, przemień nasze serca. Daj nam taką miłość, jaką Ty masz, taką miłość, która szuka wszelkiego dobra, która próbuje wydobyć wszystko co piękne, wszystko co cudowne w drugim człowieku, która nie oddziela, nie Poróżnia, ale która jednoczy. Jednoczy również w tym, co inne, w tym, co się niekoniecznie zgadza z naszym myśleniem, z naszym patrzeniem. Święty Justynie, módl się za nami i błagaj dla nas o taką łaskę, żebyśmy tak potrafili kochać. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, moi mili, bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten kolejny wieczór, za kolejną modlitwę. Mam nadzieję, że Wam to. Że Wam to jakoś pomaga, Że Was to prowadzi do spotkania z Panem Bogiem i że Wam to będzie też odmieniało serca i będziemy się z dnia na dzień stawali rzeczywiście chociaż o milimetr lepsi w naszych sercach. Koń, dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie w pokoju Chrystusa, miejcie się proszę, najlepiej, najlepiej na świecie. Do jutra, do zobaczenia rano, do usłyszenia wieczorem. Wszystkiego dobrego z Bogiem.